cały czas tak, mam takie wrażenie, że od kilku miesięcy zarząd jakoś nie chce publicznie podawać do wiadomości informacji o bieżącej sytuacji szpitala. Ja rozumiem, że te informacje przez panią dyrektor przedstawione są dosyć w takiej skróconej wersji. Natomiast ja mimo wszystko uparcie wracam do tego tematu. Stosując algorytm, powiedzmy, pewnej technologii rachunkowości, mamy 2011 rok na poziomie 4,5 miliona złotych strat, czystych strat szpitala. Za pierwsze półrocze, zgodnie tutaj z informacją, 1,5 miliona. Analogicznie stosując, powiedzmy, drugie półrocze, przełóżmy kolejne 1,5 miliona, stosując taką tutaj teorię, to mamy ponad 7 milionów strat. Proszę mi powiedzieć, panie przewodniczący, panie starosto, czy te działania, czy te działania w tej chwili zarządu, jako organu nadzorującego pracę bieżącą szpitala, kierownictwa szpitala, nie są działaniami ku prywatyzacji tego szpitala? Bo ja tak patrzę na budżet powiatu, 7 milionów strat, stosując ustawę o komercjalizacji placówek publicznych ZOZ-ów, mamy w przyszłym roku szpital do skomercjalizowania i do sprywatyzacji, do prywatyzacji. Proszę mi odpowiedzieć, czy te działania, które są w tej chwili pod korkiem zarządu prowadzone przez szpital, nie są skierowane ku prywatyzacji tego szpitala? Sytuacja jest taka, nie możemy dodawać 2011 do 2012. 2011 zostało rozliczone, budżetowy rok się skończył. Stosowną uchwałę o pokrycie strat przez Wysoką Radę została przyjęta. Mówimy o roku 2012. To, co pani, ja mówię, myślę, że należy się wsłuchiwać słowa, co mówi pani dyrektor odnośnie kontraktu, jak był kontrakt, możemy wrócić do 2009 roku, jak był negocjowany kontrakt, jak był w 2010 praktycznie negocjowany kontrakt, bo kontrakt 2009 był negocjowany na kontrakt na 2010. 2010 na 2011. I sytuacja jest taka, jeżeli my staramy się, bo ja tutaj też podziękuję koledze Wolkowi Łączyńskiemu, który parę razy był ze mną w Narodowym Funduszu Zdrowia w Krakowie, staramy się, żeby praktycznie dodatkowa działalność została uruchomiona w szpitalu. Takie zgody są, bo jest zgoda na uruchomienie neurologii, jest zgoda na uruchomienie rehabilitacji neurologicznej. Także są praktycznie, kontrakt jest dużo większy, można powiedzieć, najlepszy w Małopolsce kontrakt mamy. Także, że działania są podjęte i te działania same przez się mówią, że praktycznie jest 1 500 000 zł straty minus amortyzacja. To już jest ta kwota 230 tysięcy do straty. Pani dyrektor nic nie wspomniała, że na OIOM-ie była osoba, która była nierozliczona do tej pory, 300 ileś tysięcy złotych. Teraz ta osoba, ale za ten rok będzie mniejsza, bo to z tamtego roku przeszła na ten rok, nie? Ale to, no w sumie, łącząc tamten rok i ten rok, 450 tysięcy złotych. Osoba, która cały czas była na oddziale, ona dopiero może być rozliczona po opuszczeniu. Zostało miejsce wskazane dla tej osoby i została przeniesiona ze szpitala. I też byliśmy obydwaj tutaj z kolegą Polkiem Łączyńskim. Prosiliśmy panią dyrektor Bulanowską, żeby pomogła rozwiązać ten problem, bo osoba potrzebowała odpowiedniego miejsca, żeby mogła być zabrana z OIOM-u i żeby zwolnić miejsce na OIOM-ie i żeby można było rozliczyć. Jest to 450 tysięcy złotych. I proszę powiedzieć, czy nie podejmiemy działań, a jakie były działania podjęte? Wiadomo było wszystkim, że cały czas jeden oddział ma stratę 1,5 miliona, 1 100 000 i cały czas nic nie zrobił. Złotówka nie poszła na remont, złotówka nie poszła na dostosowanie tego oddziału, żeby móc tam praktycznie zniwelować te straty i te straty cały czas obciążały ten szpital. 1,5 miliona straty na jednym oddziale proszę sobie przełożyć na funkcjonowanie szpitala. W jednym roku, w 2, 5, 4 latach. 4 lata to jest 6 milionów złotych. I pan był starostą, panie prezesie. Zrobił pan cokolwiek, żeby te 6 milionów uratować? Znał doskonale bieżącą sytuację szpitala. Chciałem tylko przypomnieć, że rok 2009-2010 został zbilansowany na zero, jeśli chodzi o szpital. Także nie bardzo rozumiem, o czym pan mówi. Natomiast rzucanie tutaj takich politycznych oskarżeń, powiedzmy, na wiatr jest nieuzasadnione i nieuczciwe. Państwo już na sesji
marcowy, gdzie mieliśmy okazję spotkać się w zespole dworsko-parkowym w Brniu na terenie centrum Polonii. Dzięki reakcji pracownikom Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego nie zlikwidowaliście ZOL-u, który można powiedzieć według informacji, jakie potem żeśmy otrzymali, najmniej generował strach. Chcieliście zlikwidować. Ta sama sytuacja. W czerwcu była mowa o, bo bodajże w maju, w miesiącu maju szpital chciał zerwać kontrakt z kolumną transportu sanitarnego. Potem zostało to zwrócone, bo jednak zdecydowali, że to pewnie nieopłacalne do szpitala. Teraz gracie oddziałem ginekologiczno-położniczym. Zastanawiam się, jakim oddziałem będziecie grać za 2 miesiące. Chcę tylko skwitować tą całą dyskusję żenującą, panie starosto, przynajmniej z pańskiej strony, że ewidentnie, nie pokazując tej informacji na sesji, gdzie proszę, to jest zwykła prośba, bo myślę, że to nie jest problem, żeby wprowadzić do porządku obrad informacje, bo pani dyrektor mówiła na ostatniej sesji, że przygotowywany jest program restrukturyzacji szpitala. Już został napisany 300-stronicowy materiał. Nie wiem, czy w ciągu 2 miesięcy kolejny 300-stronicowy materiał został stworzony. Szanowni Państwo, to my, jako wybrani przez wspólnoty samorządu powiatowego, powinniśmy dbać o ten szpital powiatowy. Chyba że faktycznie jest ukryta ścieżka prywatyzacji na tego szpitala, to powiedzcie odważnie, że tak, chcemy sprywatyzować, bo sobie nie możemy poradzić z tym szpitalem. Natomiast oczekuję od Państwa, od kierownictwa szpitala i od zarządu pełne informacje o szpitalu. I nie grajcie co 2 miesiące w danym oddziału. Bo ja myślę, że za 2 miesiące kolejny oddział w szpitalu będzie przynosił, generował straty i coś z doskoku będzie się zawartościł. Oczekuję tego programu restrukturyzacji, panie dyrektor. Pani 2 miesiące temu mówiła o wspaniałym programie restrukturyzacyjnym. Teraz pan starosta wspomniał o kolejnym jakimś programie restrukturyzacyjnym napisanym przez konkretnego oddziału, jakim jest oddział ginekologiczno-położniczy. Minister Haber, nie wiem z jakiej formacji, ale minister Haber, o ile pamiętam, napisał jakiś cudotwórczy program restrukturyzacji. Pytam się, gdzie są te programy? Pokażcie to Państwo nam. Pokażcie. Czy faktycznie pompowanie pieniędzy w tej chwili publicznych, w szpital publiczny, a za parę miesięcy prywatny, czy to ma sens w ogóle? Dziękuję bardzo. Panie Radny, ja chciałbym tylko powiedzieć tak, że tutaj też na sesji się nie dyskutuje o szpitalu. Ja chciałam panu zwrócić uwagę, żeby pan do porządku obrad wszystkich kolejnych sesji, które były do tej pory, to na każdej sesji jest sprawa o szpitalu. Także no, to, że coś się ukrywa, że ja coś tam do porządku obrad nie przedstawiam, także to są zarzuty naprawdę bezpodstawne. Pan starosta. Z tego względu, że pani dyrektor bardzo ładnie i subtelnie przedstawiła, co się złożyło na ten wynik finansowy, właśnie jaki jest, jakie były mechanizmy. Przedstawiła bardzo ładnie tutaj kwestię za półrocze już w przeliczeniu, ile wynosi różnica między starym i nowym blokiem operacyjnym, czyli co się tak naprawdę składa na ten wynik finansowy. Jeżeli ktoś chce odczytać z tych wypowiedzi, które przedstawia pani dyrektor, to może odczytać pewien mechanizm, który funkcjonował i który się złożył na obecny wynik finansowy. Oczywiście, że nikt nie ma woli dokonywać, i tu jest rzucanie pasy pod publikę, nikt nie ma woli dokonywać prywatyzacji szpitala. Pani dyrektor boryka się z trudnościami finansowymi, bo się boryka, rzeczywiście ten szpital zresztą borykał się zawsze. Pewne oddziały generują straty. Staramy się po prostu te straty znaleźć przyczyny tych strat i wyeliminować. I Państwo 4 lata również, panie starosto, jak raz będący ówczesnym starostą, pełni funkcję i w tym czasie pani dyrektor podaje. Wzrosło zatrudnienie. Dziś wiemy, że większe koszty są w roku operacyjnego i te dotyczące funkcjonowania, i te dotyczące zatrudnienia, i one również generują straty. I trzeba po prostu w perspektywę czasami spojrzeć wstecz i potrafić zobaczyć, że pewne niedociągnięcia zostały popełnione. No, nie mówimy już dzisiaj o tych solarach, które kosztują szpitalu, również od powiedzmy więcej.
trzeba sobie popatrzeć wstecz, ze sobą pewnie do czynienia, z którymi ta rada, ten zarząd się podjęła i stara się po prostu wyprowadzić. Mowa dzisiaj o prywatyzacji, mowa, że zmierzamy w kierunku prywatyzacji, jest bezpodstawna i nieuzasadniona. Dziękuję bardzo. Pan radny Kozielan, bardzo proszę. Ja mam nadzieję, że pani przewodnicząca zwoła radę w najbliższym czasie i będziemy dyskutować o tym szpitalu na podstawie dokumentu, bo nauczyłem się jednego, że ta rozmowa na podstawie notatek pani dyrektor jest dziwna, bo raz się pojawiają takie kwoty, za jakiś czas inne. Chodzi o to, będziemy mieć dokumenty, będziemy na ten temat rozmawiać. Proszę Państwa, zrobiłem to już na Radzie w Brniu. Opinia, którą słyszę od pani dyrektor i ona jest bardzo często powtarzana przez wicestarostę Panterę, mówiąca o tym, że jakoby blok szpitalny powoduje stratę w tym szpitalu i tam są takie wyrównane koszty, że to kładzie szpital. To jest opinia na tylko i wyłącznie na potrzeby pana Pantery. Prosiłbym, bo pani dyrektor podała trzy cyfry przy tych kosztach tego bloku, prosiłbym, żeby jeżeli już powstaną te koszty, to prosiłbym, aby one były do wglądu radnym, przyglądne się nim. I wtedy uwierzę, że 1200 czy 1300 metrów kwadratowych generuje 1 300 000 rocznie dodatkowych kosztów. To, proszę Panią, 370 stron programu i innych rzeczy to... Teraz na Radę Społeczną Panu uprzejmie dostać dokładnie te materiały, o których mówiłem, analizę... Niestety nie zapoznałem się z nimi, a jak się zapoznam, to będę dyskutował. Pan już nie ma. Łącznie z rozliczeniem bloku operacyjnego, bo tak jest załączony dla członków Rady Społecznej. Przyglądmy się. W każdym razie będziemy dyskutować. Nie ma takiej możliwości, żeby aż taka duża różnica w kosztach była. Tak jest moje zdanie, pani zdanie jest inne, popatrzymy na cyfry. Ale żeby dzisiaj chciałbym postawić wniosek formalny, żeby zakończyć tą sprawę, bo będziemy dyskutować, proszę Państwa, do godziny 18 na temat tego szpitala. A jeżeli mamy się spotkać za 2 tygodnie czy za 10 dni i dyskutować jeszcze raz, to o to chodzi. Żebyśmy mieli wtedy dokumentację. Pani księgowa powiedziała, że będziemy mieć bilans, dokumenty i ta rozmowa będzie konkretna. Będziemy mieć bilans, dokumenty, będziemy rozmawiać. Tak to sobie dzisiaj rozmawiamy tak naprawdę o niczym. Dziękuję.